Już nagrywamy? Okej. Okay. Okej. Okay. Cześć! Weird. Dzisiaj gramy w grę! Cześć! Witam wszystkich legendarnych ludzi. Ja się nazywam Staszak i dzisiaj będziemy sobie grali w grę. Będziemy grali w Srime... To nie jest to, jak ta gra się nazywa. Będziemy grali w Slime Ranchera. Nie miałem nigdy okazji w nią pograć. Grałem w nią jakieś 5-10 minut, bo generalnie, kiedy odpaliłem ją na moim starym laptopie, to ten bardzo potężnie się spocił. Bidacyna prawie się przekręcił. Więc tak naprawdę to będzie dla mnie pierwszy raz. No i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić, więc zapraszam serdecznie. Możemy wybrać ikonę, nie pamiętałem tego. Dobra, to popatrzmy sobie. O, kurczaczek! O, kura! I rooster. O, okej, okay. Jakieś creepy rzeczy, okej. Okay. O, kotecek. Podoba mi się to creepy coś, ale też mi się podoba ten taki płonący, bo jest moim zdaniem mega uroczy, bo nie ma ekspresji w ogóle, więc jest tylko takimi oczami, które płoną. Wiecie co? Polecimy sobie z nim. Okej, okay, no to na pewno nie chcę grać w Rush, bo no nie chcę się spieszyć. Może by powstała z tego jakaś seria, gdzie będziemy sobie razem grali w tą grę, więc nie chcę z niczym się spieszyć. Casual brzmi spoko, ale brzmi... Nie wiem, co to są te tar slimes, ale... Chociaż podejrzewam, że to ten brzydki pan w środeczku. Ale wydaje się to być za łatwe, więc po prostu lećmy klasycznie adventure. Beatrix Lebo, proszę państwa, tutaj jest francuski. Są, o Jezu, jakie słodziutkie. Już sobie zapieprzają. Cześć, słoneczko, jakie słodziutkie. Okej, okay, to pamiętam. Mamy sobie je wciągać. Generalnie, bo w tej grze jakby naszą, nawet nie bronią, bo z tego co kojarzę, tutaj nie ma za bardzo systemu walki, no ale naszym narzędziem takim głównym jest właśnie ten taki odkurzacz i sobie wciągamy różne rzeczy tym odkurzaczem. To, aha, no tak, no bo jesteśmy na ranczu, więc mamy takie jakby zagrody i generalnie tutaj trzymamy sobie te slajmy. Sobie je hodujemy. To są kurczaczki! Oj, 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 oj! Kurczaczek! O, i jest też kurzysko. Hen, hen. Hen, hen. Tutaj kurczaki są z tego powodu, że niektóre slajmy jedzą mięso. Dobra, mamy je nakarmić. Wy dostaniecie marcheweczki. Aha, no i one produkują... plorty. Nie mam bladego pojęcia, jak to przeczytać po angielsku, ale uważam, że to jest super słodka nazwa, plort. Pink plort. No i fajnie. Trochę jak Pink Floyd. No my to sprzedajemy po prostu, żeby zarabiać. Na tym w ogóle polega całe to nasze zadanie. Nie wiem, jak to nazwać, bazar, w sensie... to trochę jest jak giełda, bo mamy pokazane, wiecie, jakby czy cena spada, czy stoi w miejscu, czy rośnie. No i tutaj mamy wszystkie rodzaje plortów i podświetlone mamy te, które już jesteśmy w stanie zdobyć. Dry Reef chyba, nie wiem, nie jestem pewien, czy dobrze to przeczytałem. Slajmy! Ja sobie pobieram te marcheweczki, żebyśmy mieli jedzenie na później dla nich. Uważam, że to jest spoko ograniczenie, że mamy tylko 4 miejsca w tym naszym odkurzaczu, więc generalnie no nie można pójść tak po prostu w świat na jedną przygodę i nigdy nie wrócić, tylko no jednak to trochę nas zmusza do tego powracania. W ogóle nie chcę tej kury. Ja bym chciał, żeby moje slajmy były wegetarianami. Okej. Okay. Lecimy dalej. O, tam jest jakiś taki ogromny. Tylko mam nadzieję, że w tej grze nie ma fall damage. Dobra, trzymajcie kciuki. Co ty robisz? Da się ciebie zebrać? Z jego chyba można nakarmić. Więc myślę, że go po prostu nakarmimy i zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. No i co? I to tyle? Nie wiem, nie zatańczysz czy coś? Coś się z nim dzieje? On chyba rośnie. Dobra, to dajemy mu.
Może pęknie albo coś w tym stylu. A few moments later. Ha! Miałem rację. Okej, co to jest? Aha, odkrywamy sobie kawałek mapy. Kotecki. O! Ojej. Są niebieskie z kolcami, a te są jakieś takie większe. O co z wami chodzi? Co się właśnie stało? Mogę was... Hybrydy? O, to może być ciekawe. W sensie... W takim razie można bardziej ekonomicznie zaplanować to rancho, nie? W sensie wiecie, o co chodzi, że... Że no hodować hybrydy, to będziemy robili więcej rodzajów tych plortów, I guess, nie? W sensie... Tak mi się przynajmniej wydaje, że ma to jakikolwiek sens. Dobra, resztę wyrzucimy w dzicz. Niechciane dzieci, Boże Święty. Przepraszam was, naprawdę. Przykro mi, pochodzicie trochę głodne. O, my tu możemy ulepszać. Za pieniążki. Plort Collector, Autofeeder. To brzmi jak dobre pomysły. O, my tu mamy parę opcji, okej. No dobra, to idźmy nazbierać sobie tych nowych slajmów, tych innych. O! To jest jakiś nowy. Kto to jest? Co to jest? Fosfor slime. Ale fajnie. Jezu, ale to jest fajne, że są te hybrydy i w ogóle. O! Jest i rooster. Rzeczony. O! Mogę cię też wciągnąć? Kurde, nie mam miejsca. O! Z czego zrezygnować? Dobra, innym razem. Ty jesteś jakiś pewnie specjalny, czy coś. Jakaś... Także ten. Czy on właśnie popełnił samobójstwo? Ja nadal nie mam w ogóle dla was jedzenia, to mnie trochę martwi. W ogóle teraz zauważyłem, że mamy jakiś klucz. A po co jest Solar Shield? Slimes sensitive to light. Wy lubicie mięso. Wy lubicie owoce. Okej. O! One nie lubią światła. Bo one też latają, a widzę, że to jest Ernet. Ja bym chyba zaczął od tego, tak szczerze. W sumie po co nam różowe slajmy? Jest ich pod dostatkiem i te plorty mogę sobie pozbierać dosłownie tutaj. Czego z czym? Kotków z czymś. Z czymś, co lubi nie mięso. To wtedy będziemy mogli karmić wszystkich tylko warzywami. Mam wrażenie, że nie chcę z nimi. Chcę kotków z tymi latającymi. Będą takie latające kotki. Jeszcze one są wszystkie takie przeurocze. No nie miałbym serca. Co to jest? O mój Boże, to się mnoży i muzyka się zmieniła. To wiedz, że coś się dzieje. Mogę was ten? Hold on. Dobra, ja może po prostu stąd ucieknę. O co z nimi chodziło? Co jest grane? Diet Slimes. W mailu dostaliśmy, że to coś już jest aktywne, więc zobaczmy. Mamy jej dać 14 marchewek i 4... Domyślam się, że to są plorty tych kotecków. Ten tego. Co tam jest? Co to jest? Jakiś złoty! Czym ty jesteś? Co to jest? Gold plort, okej. Okay. Uparłem się i zależy mi, żeby te fosforowe były z koteckami, żeby były latające kotecki z szczółkami. Wyłożymy te i damy im owoce, bo owoców tam było przecież pełno. O, jakieś nowe coś. Żeby nie było, czasem gram w poważnie... No, w ogóle na ogół gram w poważniejsze gry. I wypuścimy tu te koteczki i one powinny zjeść te plorty i staną się hybrydą, tak? O, i produkują oba. Dobra, super. Aha, to tych fosforowych możemy się pozbyć. Jezu, chciałbym zobaczyć, jak co się stanie, jak wypuszczę je na słońce, ale to jest okrutne. I co? I wszystko z tobą w porządku, halo? Czuję się oszukany? Już nic nie wiem. Okej, to wypuścimy je w dzikość. Wow, bardzo szybko rosnące drzewo. O Jezu, ale wy wysoko skaczecie. Ale fajnie stoi ta marchewka. Uuu. Znak. A few moments later. Oj, one... Okej. Wychodzimy. One nie wyglądają zbyt przyjaźnie. O! No i proszę, i są drzwi. Okej. No to idziemy. O! Nowe slajmy! Boom slime. O, jest kolejny wielki. Ale nie mam tyle jedzenia przy sobie. Nowe slajmy! O! One robią mi ten, promieniowanie. Ten... Oj. Idę stąd. A to co za słoneczko?
to wpuszczamy was. Bardzo ładne. Okej. Okay. Jak to water? Są ten, nieśmiałe. No ale one nie uciekną mi stąd? Aha, one nie skaczą. Okej, okay, ja bym chyba zatrzymał się tutaj. Okej, okay, więc generalnie, no ja tak jak powiedziałem, tutaj bym zatrzymał. Dajcie znać, czy to wam odpowiada, czy byśmy chcieli zrobić z tego serię na przykład i skończyć tą grę. Bardzo docenię ewentualny feedback. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja bawiłem się dobrze. Zachęcam w ogóle, jeśli spodobała wam się gra, żeby ją, nie wiem, kupić. I nie powinienem zachęcać do żadnych innych form nabycia tej gry, więc żeby grę kupić. Do zobaczenia następnym razem w takim razie. Całuję, ściskam i pozdrawiam was, legendarni ludzie. Pa, pa. Także ten. Także ten.